Cześć kochani, serdecznie witam w Tole Wole i na kolejnej super uroczej instrukcji wzoru. Pokażę Wam przepiękny wzór złożony z słupków, pakietów, oczek łańcuszka i pojedynczych słupków. Super prosty, trzeba tylko zapamiętać. 3 słupki, 2 oczka łańcuszka i 2 słupki. I jeszcze jeden słupek, czyli 3, 2, 1. A jak dokładnie się to robi, jakiej włóczki użyłam, jakiego szydełka użyłam, zobaczycie wszystko teraz. Wielu, wielu radości z tego. Kochani, pokażę Wam ten słodki wzór ponownie z włóczką Maxi, idealną dla początkujących, łatwą do szydełkowania, przepiękne kolory, mamy tutaj mieszankę różu, bieli, niebieskiego i trochę pomarańczowego, super, super urocze i uważam, że doskonale nadaje się do pokazywania takich uroczych wzorów. Mamy tutaj 68% w bawełny, 32% nylonu, 50 gramów na 80 metrów długości. Te wartości to raczej około. Całość szydełkuje szydełkiem 6. Jest trochę mniejsze, przeznaczone dla szydełek 4,5, ale dla mnie to zawsze dobrze działa z tym szydełkiem. I wtedy zaczynamy od łańcuszka. Spróbuję wyciągnąć nitkę od środka, jeśli to możliwe. Tak. I zaczynamy. Mamy tutaj nitkę wypełnioną. Mamy taką małą osłonkę wypełnioną białym materiałem, a reszta jest całkowicie zabarwiona. Zaczynam z łańcuszkiem z podstawą 4. To będzie u mnie na początku 12 oczek. Czyli 3 razy 4. A potem dodaję jeszcze 6 dodatkowych oczek dla wysokości. Tak, już mam 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Szesnaście, siedemnaście, osiemnaście, to znaczy 12 plus 6, 18. Zrobiłam tak. I wtedy oczywiście od razu pomijam oczka, dokładnie 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Zostawiam je. Zaczynam od 7 oczka i robię najpierw 3 słupki. Numer 1. Numer 2. I trzeci do tego. Potem biorę 2 oczka łańcuszka i szydełkuję jeszcze jeden słupek. Następnie pomijam 3 oczka łańcuszka i szydełkuję znowu. Robię narzut, zaczynam od słupka. Trzy słupki, potem 2 oczka łańcuszka i jeden słupek. Tak. Pomijam znowu 3 oczka łańcuszka. Raz, dwa, trzy. Wchodzę w czwarte oczko, stąd baza z 4. Zawsze pomija się 3 i szydełkuje w czwarte, dlatego zaczynamy od wielokrotności 4. I znowu zasada 3, 2, 1. 3 słupki, 2 oczka łańcuszka, 1 słupek. Jakoś dziwnie dziś trzymam tę włóczkę. Tak, 3, 2, a potem jeszcze ostatni słupek. I powinny mi zostać jeszcze 3 oczka, 3 oczka łańcuszka. Dokładnie te tutaj mam. W ostatnie z nich wbijam jeszcze jeden słupek jako zakończenie. Po bokach mam trochę odstępu z łańcuszka, a potem 3 oczka łańcuszka wysokości.
I tutaj słupek na zakończenie. I tak wygląda moje szydełkowanie po jednym rzędzie. Potem zaczynam drugi rząd od trzech oczek łańcuszka, obracam wszystko i szydełkuję z powrotem. Znowu zgodnie z tą samą zasadą. Robię narzut, szydełkuję słupek, wbijać tutaj wokół tych dwóch oczek łańcuszka. Znowu zasada 3, 2, 1 i muszę jeszcze dokończyć słupek. Słupek, słupek i trzeci słupek, potem dwa oczka łańcuszka, raz, dwa i kończący słupek. Skończyłam szydełkować, teraz przechodzę do następnego miejsca, do następnych dwóch oczek łańcuszka, gdzie znowu szydełkuję trzy słupki. Jedno oczko łańcuszka, drugie oczko łańcuszka i kolejny słupek. I wtedy całość robimy po raz trzeci. Widzicie, tutaj wzięłam potrójność czterech, czyli 12, więc całość 3 razy i 6 dodatkowych oczek łańcuszka na boki. Trzy, dwa i jeden. Można to super łatwo zapamiętać. Teraz znowu mam przed sobą brzeg, narzut, przeciągam przez oczka łańcuszka pierwszego rzędu. Przerobić jeden słupek i ten rząd też jest skończony. Widać, że całość jest przesunięta, a może i odwrócona. Mamy tutaj raz z lewej do prawej, a teraz optycznie z prawej do lewej, gdzie leżą trójpaczki i słupki. Super uroczo. Pokażę teraz jeszcze raz kolejny rząd. Zaczynam tak samo jak w drugim, od trzech oczek łańcuszka. Całość raz obracam i potem znów wszystko się skręca, w zależności z której strony się patrzy. Zaczynam od trzech słupków. Potem dwa oczka łańcuszka. I jedno słupek. A i tu przed mną kolejny punkt wkłucia słupek. Patyczek i trzeci patyczek. Jedno oczko, drugie oczko i ostatni patyczek. Przepraszam. I potem mamy to wszystko z powrotem. Szydełkuj trzy patyczki. Dwa oczka. I ostatni patyczek. Zrób to trzy razy. Tutaj widać to naprawdę dobrze. Mamy to raz tutaj. Naprzemiennie oczywiście. W pierwszym rzędzie mamy to wszystko po prawej stronie z trzema pakietami po trzy. Tutaj też po prawej stronie, a w drugim rzędzie obecnie po lewej. Jak zaraz odwrócę, oczywiście znowu wygląda to inaczej z boków, ale przesunięcie oczywiście pozostaje. Tutaj na zewnątrz dochodzi teraz pojedynczy patyczek wokół łańcuszka oczek z poprzedniego rzędu. I tak wzór rozwija się naprawdę uroczo dalej. Zrobię jeszcze 2-3 rzędy i dam Wam potem nowe informacje. Kochani, mam teraz dla Was aktualizację. Widzicie, zrobiłam kilka rzędów i wzór ma naprawdę ten efekt zygzaka. Naprawdę uroczo i prosto. Trzeba zapamiętać podstawę z czterech,
potem jeszcze 6, a potem zawsze 3, 2, 1, szydełkuję, 3 patyczki, 2 oczka, jeszcze jeden patyczek, na krańcach 3 łańcuszki oczek i patyczki. I już jesteście naprawdę dobrze. Mam nadzieję, że Wam się to ponownie podobało i sprawiło radość. Jeśli tak, zostawcie kciuk w górę, subskrybujcie, włączcie dzwonek i widzimy się następnym razem w Tole Wole. Do zobaczenia. Cześć!